Cześć, witajcie. Etap stanu surowego otwartego został zakończony, więc przyszedł czas na takie podsumowanie tego etapu, podsumowanie kosztów, ile tak naprawdę wydaliśmy na ten stan surowy otwarty naszego domu. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o budowę tego domu? Budowę rozpoczęliśmy w zeszłym roku. Oczywiście wielkim problemem w zeszłym roku, tak samo jak i w tym roku, był COVID i to, że mieszkamy na stałe w Anglii, a większość prac chcieliśmy wykonać samodzielnie, oczywiście z pomocą rodziny. No i oczywiście problem przemieszczania się pojawił się i w zeszłym roku, i w tym roku jednak udało się zrealizować takie założenia, które miałem, chociaż wydawało się, że nie do końca jest to realne. A więc w zeszłym roku, w roku 2020, rozpoczęliśmy budowę. Zrobiliśmy fundamenty, zbudowaliśmy ściany i rok zakończyliśmy pierwszą płytą. To wszystko w takim stanie zostało na zimę. No niestety taki był plan. To, że sami to wszystko budowaliśmy, to, że oczywiście ograniczenia w podróżowaniu oczywiście były. Musieliśmy, taka była decyzja, oczywiście też względy finansowe o tym zaważyły, podzielić ten etap stanu surowego na 2 lata. A więc podczas tego pierwszego roku udało nam się dojechać do pierwszej płyty. No i tak to zimowało. Na wiosnę mieliśmy ruszyć dalej, ale oczywiście dalej problemy z przemieszczaniem się. Do tego bardzo słaby rok, jeśli chodzi o finanse, no bo COVID, lockdown, o tym już wspominałem na kanale. No ale kolejny rok rozpoczęliśmy od wznoszenia ścian na poddaszu i taka zapadła decyzja. Oczywiście ta decyzja była już podjęta w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy budowę, ponieważ cała konstrukcja domu musiała być do tego przystosowana. Postanowiliśmy zrobić drugą płytę, płytę nad poddaszem razem z kosami, płytę skośną, żelbetową. Czy jest to dobre rozwiązanie, czy nie jest dobre rozwiązanie, o tym też już mówiłem w innych filmach, więc nie będę się tutaj powtarzał. Wielkim problemem, wielkim wyzwaniem, jak okazało się w roku 2021, były materiały budowlane. Ja wszystkie materiały budowlane do budowy domu kupowałem w jednej hurtowni, która znajduje się bardzo niedaleko budowy, można powiedzieć właściwie 5 minut samochodem i jesteśmy na hurtowni. Dlaczego taka decyzja? No przede wszystkim czas. Czas, którego na takim wyjeździe cały czas brakuje i to, że w każdej chwili te materiały były dowożone, zamawiane, było to wszystko w taki sposób organizowane, żeby praca na budowie nie stała. Jeśli chodzi o rok 2020, no to tam większych problemów z tymi materiałami nie było. W roku 2021 nie dość, że ceny poszybowały do kosmicznych wartości, bo chociażby stal kupowałem w szczytowym momencie cen i cena stali to było niemal 6000 zł. Więźba dachowa, no wydawało się, że myślałem, że nie będzie aż tak dużych problemów z tą więźbą dachową, no ale po objechaniu wszystkich okolicznych tartaków okazało się, że terminy to jest co najmniej 2-3 miesiące, co oczywiście zatrzymywało kompletnie pracę i kompletnie zatrzymywało szansę na to, aby ten stan surowy, otwarty został zakończony. Na szczęście udało się znaleźć tartak, który właściwie od ręki, bo w przeciągu 3-4 dni miałem już właściwie gotowe drewno przywiezione na budowę. Cena takiego drewna to było wtedy 1500 zł za metr sześcienny.
No ale ceny wszędzie były, można powiedzieć, bardzo podobne. Wtedy te ceny właśnie trzymały się w naszej tutaj okolicy na poziomie właśnie 1500-1400 zł za metr sześcienny. No i kolejne wyzwanie, znalezienie fachowców od dachu, no bo za dach postanowiliśmy nie brać się sami. No ja namawiałem tatę, żeby ten dach zrobić, no ale tata mi to mocno odradzał. Oczywiście tata bardzo dużo mi pomógł, tyle ile oczywiście mógł, bo oczywiście wiek już robi swoje. Wiadomo, lata mijają, nikt nie jest młodszy, ale zawsze jest starszy, tych sił jest oczywiście coraz mniej. Udało się znaleźć przy pomocy mojego brata i jego, przede wszystkim jego teścia, fachowca, wspaniałego cieśle od dachu, kapitalnego fachowca, którego bardzo polecam. Jeśli ktoś jest z naszych okolic Jasła, to fantastyczny fachowiec, naprawdę facet, który zna się na rzeczy. Udało się załatwić go właściwie też z dnia na dzień, co wydawało się nierealne, bo wcześniej, kiedy dzwoniłem do niego, to powiedział mi, że najbliższe terminy, no to przyszły rogi, to gdzieś tak później. No i to wszystko poszło dosyć szybko, więc przed zakończeniem naszego wyjazdu udało nam się jeszcze rozpocząć ocieplenie, kominy. Oczywiście kominy robili murarze, ja nie miałem czasu, aby to wszystko zrobić samemu. Także ocieplenie jeden z murarzy kończył za mnie, można powiedzieć, no bo nie udało się mi tego dopiąć, ale no, ocieplenie zostało zrobione. Jeśli chodzi o koszty, no to są takie dodatkowe koszty, które trzeba ponieść przy stanie surowym, otwartym, jeśli robimy tę drugą płytę żelbetową nad poddaszem, czyli koszt oczywiście płyty, koszt drutu. No, jeśli chodzi o stemple, o deski, no to oczywiście zostało wykorzystane to, co było używane do pierwszej płyty, więc tutaj za bardzo kosztów nie mogę liczyć. No i oczywiście trzeba zrobić ocieplenie skosów, zanim zostanie wykonane pokrycie dachowe. Wiadomo, nie ma się już później jak do tego dostać. Od dołu się nie dostaniemy, no bo jest płyta, a tą płytę trzeba ocieplić od góry, więc jedyne wyjście to zrobienie tego przed wykonaniem pokrycia dachowego. Jeśli chodzi o pokrycie dachowe, także super fajni, naprawdę fachowcy, którzy też zgodzili się przyjść, i to w sumie też dlatego, że współpracują, można powiedzieć, trochę z cieślą, który no, po prostu wiedzą, że ten dach jest zrobiony idealnie, i takie prace są dla nich też znacznie łatwiejsze, ale zgodzili się, za co im też jestem bardzo wdzięczny, w bardzo szybkim terminie przyjść ten dach nam pokryć. Także w tym momencie koniec września. Stan surowy, otwarty został zakończony, z czego bardzo się cieszę. Koszty, oczywiście. To chyba jest bardzo ważne i na to wszyscy tutaj czekamy. Jakie są koszty? Powiem szczerze, że w naszym przypadku bardzo dużo uratował nas projekt. Czyli projekt bardzo prosty, właściwie na planie kwadratu, bez balkonów, bez okien dachowych, bardzo regularne kształty, nie robiliśmy lanych schodów, schody mają być na konstrukcji metalowej, więc bardzo, bardzo, bardzo prosta konstrukcja, jeśli chodzi o chociażby poddasze, to właściwie zostały wymurowane tylko zewnętrzne ściany, ściany działowe będą robione później. Oczywiście doszedł ten koszt stropu, no ale uważam, że to rozwiązanie jest warte tej inwestycji na tym etapie prac. A więc koszty. No oczywiście troszeczkę zaskoczyły nas ceny w 2021 roku i troszeczkę to naciągnęło nasz budżet, ale stan surowy otwarty, takim sposobem mieszanym, no bo
Dużo pracy wykonywaliśmy właśnie sami, z pomocą taty, z pomocą wujka, jednego, drugiego, szwagrów i tak dalej, i tak dalej. No ale jakie prace były zlecone? Zlecone były prace murarskie, więc murarze od ścian, od kominów. To był koszt, oczywiście, który ponieśliśmy. I kolejnym kosztem to oczywiście są panowie od dachu, czyli cieśle i dekarze. No oczywiście do tego dochodzą geodeta i tak kierownik budowy, więc to są oczywiste koszty. Jaki ten koszt wyszedł? No, mieliśmy wielką nadzieję, że zamkniemy się w tym stanie surowym, otwartym w kwocie 100 tysięcy złotych. Prawie się udało, można powiedzieć, bo ta kwota została delikatnie przekroczona. Jest to około 105 tysięcy złotych. Jeśli mierzymy cały koszt razem z zakupem działki, to stan surowy otwarty razem z działką wyniósł nas około 150 tysięcy złotych, co uważam jest świetnym wynikiem, bo no, obserwując chociażby grupy budowlane, no to cenę 120 tysięcy złotych niektórzy piszą, że płacili za samą robociznę postawienia stanu surowego otwartego, więc te ceny robocizny naprawdę są na kosmicznym poziomie i myślę, że to co ja zapłaciłem za usługi właśnie murarzy, dekarzy czy cieśli i tak dalej, to były naprawdę przyzwoite ceny. A więc 150 tysięcy złotych i w tym momencie zaczynając od zera mamy stan surowy otwarty domu, który ma 82 metry kwadratowe użytkowe, do tego dochodzi powierzchnia garażu i kotłowni, więc mamy to delikatnie ponad 100 metrów kwadratowych, więc wcale to nie jest jakiś maleńki dom, duży oczywiście też nie jest, no ale jeśli szacujemy te koszty, myślę, że wyszło to naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bardzo, bardzo przyzwoicie, mimo tego, że ceny szalały, gdyby te ceny w 2021 roku utrzymały się na poziomie mniej więcej cen z 2020 roku, to 100 tysięcy złotych to byłoby naprawdę bardzo, bardzo spokojny budżet na wybudowanie takiego domku jak nasz w stanie surowym, otwartym. Także tak wygląda nasze podsumowanie. Bardzo się cieszę, że ten stan surowy, otwarty został zrealizowany. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam dojść do tego etapu. I mam nadzieję, że dalej będzie już tylko z górki, miejmy nadzieję. Oczywiście zostaje nam zamknięcie tego stanu otwartego i później wykończenie, czyli to, co ma człowieka wykończyć. Miejmy nadzieję, że to wykończenie nas nie wykończy i uda się wszystko zrealizować. Pozdrawiam wszystkich, którzy budują domy. Jeśli ktoś napotka mój film, bardzo chętnie posłucham, jakie były wasze koszty, jakiego metrażu, co robiliście sami, co zlecaliście, z jakiego jesteście regionu Polski. No bo będzie to takie, myślę, fajne porównanie tego, co nam się udało zrobić w porównaniu do właśnie innych domów, innych regionów Polski, czy innych może także i sposobów, może innych technologii wykonania domów. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Na razie.